Dzień dobry, witam gorąco, to Misja Zdrowie, trzeci odcinek piątego sezonu naszego programu. Dziś witamy się z Bielska-Białej, znajdujemy się w szpitalu Świętego Łukasza i spotkaliśmy tutaj wielu młodych, obiecujących sportowców wraz z rodzicami. To wszystko dlatego, że dziś odbywa się tutaj bardzo ważna kampania społeczna, sportowa przygoda bez ryzyka. Dlaczego tak wielu młodych bielszczan zdecydowało się wziąć udział w tej akcji? Odpowiedź na to pytanie już teraz w naszym programie. Zapraszam. Akcja społeczna poświęcona uogólnionej wiotkości stawowej jest nowym obszarem w działaniu Szpitala Świętego Łukasza. My przyglądamy się problemom naszych pacjentów w gabinetach i znajdujemy sytuacje, w których pacjenci z trudnością poruszają się po systemie ochrony zdrowia, który jest oparty na sztywnych ramach podziału kompetencji specjalizacyjnych. Identyfikując takie problemy, staramy się organizować tego typu akcje, żeby pomóc pacjentowi uporać się ze swoim problemem diagnostycznym. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki temu nie rozwiążemy wszystkich dolegliwości, z którymi borykają się nasi ludzie, nasi pacjenci, ale być może postawimy odpowiedzi, będzie nam łatwiej postawić odpowiedzi na te podstawowe pytania, z którymi borykają się nasi pacjenci. W sytuacji, kiedy uda nam się znowuż zdiagnozować jakąś określoną potrzebę wśród naszych pacjentów, będziemy organizować takie akcje w przyszłości. Chciałem z góry zaznaczyć, że nie rozmawiamy tutaj o żadnej konkretnej jednostce chorobowej. Uogólniona wiotkość stawowa jest pewnego rodzaju predyspozycją, którą dziedziczymy po przodkach, która wyróżnia pewną grupę osób, ujawniając się w dzieciństwie, w zasadzie we wczesnej młodości, w dzieciństwie, predyspozycją do nadmobilnych stawów. Mówiąc inaczej, jest to pewnego rodzaju predyspozycja tkanki łącznej, która tworzy torebki stawowe, do rozciągliwości, która w średniej populacyjnej znalazłaby się po drugiej stronie krzywej Gaussa. Mówiąc jeszcze prościej, jest to pewnego rodzaju skłonność, czy pewnego rodzaju predyspozycja do zwiększonej ruchomości stawów ponad tą zwykłą, normatywną, którą większość populacji posiada. Jest to ważne z dwóch w zasadzie zasadniczych powodów. Pierwszy jest to powód ważny, powód medyczny, myślę najważniejszy, bo wśród tej grupy osób znajduje się pewna wąska, bardzo niewielka ilość osób, które mogą pod postacią tej uogólnionej wiotkości stawowej no niestety być zagrożeni chorobą, która przejawia się pewnymi zespołami określanymi mianem chorób z uogólnioną wiotkością stawową, ale nie tylko, bo dotykających również inne układy i narządy, tak jak choroba Marfana, tak jak zespół Marfana, czy choroba Ehlersa-Danlosa, zespół Ehlersa-Danlosa. To są rzeczy, które należy wychwycić, które należy oczywiście w jak najwcześniejszym wieku zbadać i postawić taką diagnozę. Drugi powód jest ważny, ale jest może nie na tyle medycznie ważny, jeżeli chodzi o samą wiotkość stawową, natomiast znajduje przełożenie na możliwości w uprawianiu sportu i rekreacji. To są rzeczy dotyczące ogółu populacji. Jesteśmy dzisiaj tutaj, ponieważ córka Diana uprawia gimnastykę artystyczną już od 3 lat. Treningi są dosyć intensywne, bo 4 razy w tygodniu, po 3 godziny, więc zastanawiałam się, czy nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na jej zdrowie. No i usłyszeliśmy w radiu o takiej akcji. Dziadek nas zapisał na wizytę, no już jesteśmy po wizycie. Wszystko w porządku, nie ma powodów do zmartwienia. Córka może uprawiać sporty, mamy się znowu pokazać za rok. Bardzo zachęcamy wszystkich rodziców do brania udziału w podobnych akcjach, no ponieważ zdrowie dziecka jest najważniejsze, także my jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj byliśmy i mogliśmy skorzystać. Dobrym rozwiązaniem jest zbadanie czy zdiagnozowanie uogólnionej wiotkości stawowej, zanim popchniemy nasze dziecko w jakiś określony rodzaj aktywności sportowej. Nie wszystkie sporty, nie wszystkie dziedziny, które nasze pociechy wybierają, będą im służyły w momencie, kiedy będą właścicielami tej predyspozycji, tak to ujmijmy.
na odpowiednim etapie, odpowiednio wcześnie rozpoznana wiotkość stawowa potrafi po prostu zabezpieczyć te nasze dzieci przed rozczarowaniami w późniejszych latach, kiedy już zaangażują się w uprawianie jakiejś dyscypliny sportu obciążającej stawy, wymagającej pewnego rodzaju nadmiernych obciążeń, bo nie ukrywajmy, współczesny sport wymaga od wczesnych lat, od wczesnej młodości bardzo dużego zaangażowania. Współczesny trening również nie należy do treningów łatwych i dzieci, które mają uogólnioną wiotkość stawową, mogą z tego tytułu odnosić szkody i to szkody, które później wyrażają się w konkretnych jednostkach chorobowych. Nawet mówimy tutaj o predyspozycji do zwichnięć stawów, do niestabilności tych stawów, a ich leczenie tych schorzeń jest już sprawą poważną. Mamy do dyspozycji skale, które już zostały opublikowane, zostały zaadoptowane na potrzeby dzisiejszego badania. Do badania dzieci są skalami, które opisują nam wiotkość stawową u osób dorosłych. To jest skala i kwestionariusz Hakima Grahama i skala Daytona, na podstawie których określamy pewne wytyczne, pewne kryteria. Oczywiście to są skale opracowane na dużych populacjach, skale na podstawie których są stawiane diagnozy. Natomiast na potrzeby domowe możemy sprawdzić, możemy poprosić nasze dziecko, żeby wykonało kilka prostych ćwiczeń i będziemy mieli odniesienie dokładnie do tego samego, co znajduje się w tych skalach. Pierwszym bardzo prostym badaniem jest test dotknięcia kciukiem do przedramienia. Jeżeli dziecko wykonuje to z dużą łatwością, możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z jakąś formą wiotkości stawowej. Również przeprost palców, jeżeli dotykamy palcem do przedramienia, są dzieci, które potrafią to wykonać, moje stawy są wybitnie niewiotkie, natomiast nie jestem dobrym przykładem tego badania. Są dzieci, które potrafią to wykonać. Przeprosty kolan i przeprosty łokci. Jeżeli dziecko przeprostowuje łokieć powyżej pewnej granicy szeroko pojętej normy, w naszych skalach jest to powyżej 10 stopni, to też jest to pewnego rodzaju wskazanie i pewnego rodzaju predyspozycja. Przeprost kolan w pozycji stojącej, jeżeli te kolana układają nam się w łuk, również powinno to znaleźć odzwierciedlenie w uogólnionej wiotkości stawowej. Zjawiliśmy się dzisiaj z tego powodu, że Marcel lubi piłkę nożną, na razie w takiej formie bardziej rekreacji, ale zastanawiamy się faktycznie, czy nie pójść jakoś tak bardziej profesjonalnie w tym kierunku, aż pojawia się okazja zbadania, czy nie ma żadnych przeciwwskazań takich pod kątem ortopedycznym. No, skorzystaliśmy z okazji, dowiedzieliśmy się w zasadzie dzięki Facebookowi i dzięki koleżance, która tutaj pracuje, także skorzystaliśmy, tak, jesteśmy i okazało się, że jak najbardziej może ćwiczyć, może trenować, jest zdrowy, także na plus. Ważną rzeczą jest, żebyśmy też nie popadali w skrajność. To jest rzecz, która znajduje zastosowanie zawsze w medycynie. Jeżeli nasze dziecko potrafi wykonać te skomplikowane manewry, pokazując tam, że rzeczywiście ta wiotkość stawowa jest w jakiś sposób zamanifestowana, nie musimy dziecka absolutnie, nie powinniśmy go zniechęcać do uprawiania sportu. Powinniśmy się tutaj dobrze zrozumieć. To jest pewnego rodzaju predyspozycja, która w niektórych sportach jest wręcz oczekiwana. W gimnastyce artystycznej, w sportach, które wymagają takiej gibkości, jest to bardzo pożądana cecha. Chodzi o to, żeby dziecko w sposób właściwy pokierować, pomagając mu dokonać wyboru odpowiedniej dyscypliny sportowej, a dzieci, które już uprawiają dyscyplinę sportową, również zadbać o to, żeby ten trening i przygotowanie zawierały elementy, które będą zabezpieczały ich stawy, zabezpieczały na przyszłość, również na tą odległą przyszłość, przed uszkodzeniami, które wiotkość stawowa może w późniejszym okresie życia dawać.